Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Jak ten czas leci. Proszę Państwa, nie wiem, czy wszyscy do końca zdajemy sobie sprawę z umykającego, uciekającego czasu. Nie będziemy poszukiwać straconych dni, nie będziemy gmerać w życiorysach, nie będziemy powodować, byśmy mieli jakieś ambiwalentne odczucia, jeśli chodzi o czas. Po prostu tak jest, że zanim znajdziemy się po tamtej stronie pętli czasowej i przestrzennej, musimy tutaj żyć. Musimy żyć godnie. Musimy tak się starać, by kiedyś nie tylko dlatego, że o zmarłych nie mówi się źle, ale tak w ogóle, żeby o nas źle nie mówiono. Ja wiem, możemy wzbudzać różne odczucia, możemy mieć inne zdanie, ale to wcale nie znaczy, że nie można rozmawiać. Na miłość boską, zawsze, no po to mamy dar mowy, otrzymany od losu lub stwórcy, zależy kto w co wierzy, by się porozumiewać. Tymczasem tak mi się coś nie tylko zdaje, ale nawet jestem pewny, że straciliśmy zdolność porozumiewania. Straciliśmy zdolność nawet tolerancji drugiego człowieka. Bo przecież tolerancja to wcale nie znaczy, że mamy przejmować od innych jego idee, jego odczucia. Tolerancja to uszanowanie innych i inaczej myślących. Wcale nie będzie o tym dokładnie w naszym najnowszym numerze tygodnika Co Słychać. Właśnie przy okazji jego wydania witam Państwa bardzo serdecznie. To już, proszę Państwa, kolejna, a dokładnie 40, proszę Państwa, 7 prasówka. Tak ją nazwałem, te moje audycje filmowe z okazji właśnie wydania nowego numeru. 47 i druga przed tysięcznym numerem. Druga, a więc za 2 tygodnie tysięcznik, nasz ukochany tysięcznik, do którego nie tak dążyliśmy, nie tak go oczekiwaliśmy, jak stał się po prostu faktem. Tym bardziej mi miło, że właśnie w tym przedtysięcznym numerem ukazał się artykuł, a w ogóle przyszły pieniądze rządowe do mińskiego szpitala. I ta okładka dobitnie o tym świadczy, że właśnie prawie 5 milionów złotych, niecałe 5, bo przy 5 milionach potrzebna by była decyzja już całego rządu, a sama premier Beata Szydło zlitowała się nad mińskim szpitalem, nad jego rozbudową i w końcu po 3 próbach minister Kowalczyk wspólnie właśnie z posłem Danielem Milewskim przeforsowali wręcz, uprosili, no swoimi metodami poselskimi, rzecz jasna, by do mińskiego szpitala, na rzecz rozbudowy mińskiego szpitala, trafiło prawie 5 milionów złotych. To cieszy, ale jednocześnie zastanawia, jak to było możliwe, że przez tyle lat miński szpital przecież potrzebował kasy, a poprzednie rządy, a tu trzeba nawet było przy rządzie PiS czekać rok, nie kwapiły się do wzmocnienia naszej placówki. Ba! Były takie głosy, że miński szpital nie ma racji bytu. Tymczasem
Jest taka nadzieja, że będziemy mogli pójść i leczyć się w godnych warunkach. Czego Państwu bardzo serdecznie życzę, bo nasze zdrowie, jak ten czas, jest ulotne. Gdy tak rozmyślałem o upływającym czasie, przypomniała mi się pewna anegdota, którą ja tu opisuję. Otóż nauczycielka w szkole, matematyczka, rozwiązywała przykłady uczniom. No i na 10 przykładów w jednym się celowo pomyliła. Oczywiście w sali lekcyjnej powstał śmiech, żarty, a tymczasem ona, niezrażona właśnie wyśmiewaniem się uczniów, z niej właśnie, mówi: dam wam lekcję. Lekcję przetrwania. Ponieważ zawsze tak jest, kiedy zrobimy w życiu milion dobrych uczynków. Jeden zły, jeden niedobry powoduje, że nas bardzo ktoś skrytykuje, a przy okazji skrzywdzi. Dlatego też pamiętajcie, uczniowie, tak mówiła nauczycielka, by być odpornym na krytykę. Za jeden błąd. Za jeden zły czyn. Dlatego też rzeczą ludzką jest popełniać błędy. Ale już karygodną sprawą jest błądzić. Uporczywie błądzić. A coś mi się wydaje, że wielu z nas i tych słuchających, czy oglądających mnie, i ja sam też, i tu przyznaję się bez bicia, że wiele razy błądziłem. Ale trzeba wyjść z tego zaklętego kręgu błędu. Trzeba umieć się zreflektować. Trzeba zawsze pamiętać, że są od nas godniejsi, mądrzejsi, a przede wszystkim ci, tacy altruiści, światopoglądowo, moralni, którzy potrafią nas z tego błędu wyprowadzić. Nieraz łagodnym słowem, nieraz takim obsztykiem dobrym, ale my musimy właśnie tych słuchać. Nie możemy być tak zadufani w sobie, że do nas nic nie dociera. Ja wiem, będziemy się buntować, będziemy oczywiście wszystko robić, by tego błędu, tego błądzenia swojego nie widzieć. Ale na miłość boską trzeba jednak przetrzeć oczy. Trzeba przetrzeć oczy, obmyć sobie nasze zmysły i zobaczyć, usłyszeć, dotrzeć do prawdy. Już nie będę się dalej wymądrzał, to im więcej, tym może i gorzej. Dlatego też proszę sobie, jeśli Państwo zechcą, przeczytać potrzaski łaski, gdy opisuje tutaj właśnie jakaś sytuacja, prawda, w oświacie. Tutaj i pan burmistrz, miński burmistrz Jakubowski, napisał list do pani minister, jak uzurpator jakiś, bez konsultacji z Radą Miasta, sam, by nie likwidować gimnazjum. Jakim prawem, pytam. Jakim prawem, pytają radni, opozycyjni, rzecz jasna. I piszą też list do pani minister, by, oświaty oczywiście, by jednak likwidować gimnazja, by wrócić do starego systemu. Powiem szczerze, że niektóre rozwiązania w niektórych gimnazjach mi się nawet podobają. Natomiast w czym rzecz? A w tym, że powstał taki gimnazjalny establishment. Takie, my jesteśmy lepsi od tej podstawówki, jeszcze wszakże nie liceum, ale już tak pośrednio, gdy powstawały gimnazja, niektórzy nauczyciele byli bardzo zadowoleni, że mogą uczyć właśnie w gimnazjach, chociaż tam była to orka na ugorze, o czym mi mówiono. Ale z biegiem lat, z biegiem dni te gimnazja okrzepły i być może niekoniecznie
jest tak, że do końca są one złe. Ale system oświaty, polskiej oświaty, trzeba zmienić. Powrót do podstawówek i czteroletniego liceum, niezależnie co o tym sądzimy, jest właściwy, bo 3 lata w liceum i 3 lata w gimnazjum to za długo na powtarzanie wszystkiego, bo jednak się powtarza, a właściwie tam nie ma 3 lat w liceum. Tam są 2 lata, bo ostatni rok to jest powtórka przed maturami. Tak samo jak gimnazjum. Ostatni rok to jest przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. I myślę, że tutaj egzaminy są bardzo potrzebne. W ogóle rozwiązywanie testów. Ktoś powiedział, że rozwiązywanie testów to strata czasu. Nieprawda. Wszystko trzeba jednak pogodzić, wyważyć. To rozwiązywanie testów to jak krzyżówki. Niech ktoś powie, że rozwiązywanie krzyżówek nie powoduje w nas wzrostu inteligencji. Owszem, zasób słownictwa i wszystko. Kto rozwiązuje krzyżówki? Gra w szachy. Właśnie mamy teraz Mistrzostwa Świata między Rosjaninem a Norwegiem. Zobaczymy, Norweg jest mistrzem. Zobaczymy, jak to wygra. Proszę obserwować, to są bardzo fantastyczne pojedynki. Na razie remisują. A więc wszystkie gry umysłowe, planszowe, to, co my jako dzieci ćwiczyliśmy na co dzień, warcaby, szachy, właśnie Chińczyki różne i rozwiązywanie krzyżówek, bo tego było mnóstwo w PRL-u, co by nie mówić. Z braku laku, no bo przecież wiadomo, że gazety pisały, co pisały, natomiast te magazyny krzyżówkowe były bardzo rozbudowane i ciekawe. Wszystko to nas rozwija. I testy. I wszystko. A poza tym w teście można naprawdę się wykazać. Bardzo lubiłem testy. Różne. Nie tylko wyboru, ale również uzupełniające treści. I tak to, proszę Państwa, dochodzimy do sedna sprawy. Zmiana oświatowa jest konieczna. Czy ona okaże się prawidłową? Zobaczymy. Tyle lat funkcjonowały podstawówki i licea, czy szkoły zawodowe i nasz kraj mimo utopii socjalizmu jednak się w jakiś sposób rozwijał. To, co się stało w latach 90. oczywiście to katastrofa, no bo przecież rabunkowa prywatyzacja, która trwa jeszcze do dzisiaj, to już całkiem inna para kaloszy. Przechodzimy do numeru. A w numerze, proszę Państwa, chciałem na początku już zaznaczyć właśnie o tej naszej okładce. Na stronie 9 mamy opis Kiesy Promesy. Kiesa, no wiadomo, to jest ten zbiornik pieniędzy, a promesa obietnica, więc to była obietnica i posła, jeszcze wtedy kandydata Milewskiego i senator Koc, wtedy też startujący do nominacji właśnie do wyborach senatorskich na senatora. I mamy tutaj zdjęcia i opis całej sytuacji, jak do tego doszło. Natomiast ja proponuję jeszcze parę innych, oczywiście nie wszystkie, bo mamy tego bardzo dużo, ponad 30 artykułów. Pachnik do odwołania jest kolejny list Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej do Rady Powiatu, by pana Marka Pachnika, zresztą fantastycznego człowieka, ja osobiście znam Marka i uważam, że to jest bardzo inteligentny, porządny człowiek, ale zaplątał się, jak tutaj wyjaśniam właśnie pod listem, by odwołać Pachnika z zarządu powiatu. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. Nie sądzę, bo jednak koalicja taka ala PSL-owska, bo pan Tarczyński założył swój komitet wyborczy, oczywiście to nie jest do końca PSL, czy nie tylko PSL, z PiS-em jest koalicją trwałą i wydaje się, że tak do takiego rozłamu nie dojdzie,
bo wiadomo, że również trwałym elementem tej koalicji jest pan Pachnik. Na ile trwałem, zobaczymy. Smuty z buty to rzecz oczywiście o podwyżce dla burmistrza. Niby 3%, a jednak boli i jest to smutne, bo ja już abstrahując od tego tekstu, zrobiłbym jedno, panie burmistrzu, że jeden głos, gdybym był burmistrzem, jeden głos niechęci w stosunku do podwyżki mojej pensji spowodowałbym, że bym po prostu z tej podwyżki zrezygnował. Ba, może przydzielił te prawie 5000 zł rocznie, dał na cel charytatywny. Niech pan to zrobi po prostu, bo to chyba tak pasuje przy niechęci aż 8 radnych. Żenujące jest to, że dwoje radnych, pani Stolarczyk i jeszcze nowy z prawicy, ale pod egidą PiS-u, zawsze zapominam nazwisko tego radnego, Paweł Szpetnar. Zachowali się szpetnie, no krótko mówiąc, podpisując wniosek o właśnie podwyżkę. Bo chcieli być, no nie wiem, lojalni? Wobec czego? Wobec kogo? Myślę, że powinni by zostać rozliczeni przez resztę klubu PiS-u za tę niesubordynację. I tu żadne tłumaczenia, proszę Państwa, nie pomogą. Zachowaliście się po prostu fatalnie, szpetnie, jak ja to wcześniej już powiedziałem. No, panie Pawle, nazwisko ma pan fantastyczne, ale to wcale nie znaczy, że ma pan tak się zachowywać, jak wskazuje to nazwisko. Niekoniecznie w każdym razie. Co ciekawe, jeszcze zauważyłem, że radni, pod, jak się filmuje ich zachowania na sali, głosują inaczej, a inaczej podnoszą ręce. To właśnie jest bardzo ciekawe, że ten system elektroniczny spowodował takie zachowania radnych, kamuflowanie swego głosu. Bardzo, bardzo nieładnie. No i oczywiście jeszcze taka ciekawostka, że to WC parkowe, które miało służyć, proszę Państwa, no plastykom miejskim, tam dom pracy twórczej miał być jakiś, zostało zburzone. Ciekawe, co na jego miejscu powstanie. Kiedyś mówiono, że te fundamenty, bo park jest zabytkowy, nie można niczego zmieniać. Panuje nad tym konserwator zabytków. Być może zdecydują się na tych fundamentach coś nowego postawić. Może to będzie i dobre. Na razie jest zburzone. Gapy na ochłapy zaś to relacja z konwentu jeszcze październikowego w mrozach. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, między innymi o afrykańskim pomorze świń, który był poruszony. Pisaliśmy również o innych aspektach związanych właśnie z zebraniem wójtów i burmistrzów. Teraz już na koniec ochłapy unijne, właściwie spowodowane tym, że powiat miński oprócz Surejówka i Halinowa nie należy do żadnej grupy inicjatywnej, poborowej, jeśli chodzi o dotacje unijne. Jesteśmy w takiej czarnej dziurze dotacyjnej, unijnej i chyba nic się nie da zrobić. No może u nas taki RIP, czyli regionalny system takiego poboru tych środków unijnych, rozwoju, na rzecz rozwoju powstanie, może z powiatem węgrowskim i garwolińskim, który też właśnie nigdzie nie jest i być może zdążymy jeszcze coś do 2020 roku chapnąć, bo na razie to nie. Tutaj mapę mamy, proszę Państwa, właśnie gdzie są te okręgi lipowskie utworzone i Ostrołęka i Siedlce i Płock i Radom, a nas po prostu nie ma. Powiat miński poza ZIP-ami i RIP-ami, jakby to nie brzmiało, bo to brzmi dziwnie, jak zwykle przy sprawach unijnych. Cóż my możemy na to zrobić? Tak jak mówiłem, trzeba interweniować w sferach rządowych, bo myślę, że marszałka województwa, czy u naszej wicemarszałkini, pani Orzełowskiej, raczej się już nic nie zmieni.
Porada prawna w tym tygodniu to żal nie popłaca. Mężczyzna zauważył w samochodzie psa. Była bardzo wysoka temperatura, upał wręcz. No i przyszedł człowiek, mówi, że to jego samochód, no ale nie ma kluczy. Jego dziewczyna wzięła, więc on, już ten pies zdychał wręcz, więc wybił szybę. No i niestety za tę szybę musi zapłacić, mimo że zrobił dobrze. Wydawałoby się, że dobrze. Uratował psa, ale za szybę zapłaci paręset złotych, jak nie parę tysięcy. Ciekawe, co to był za samochód. I odłączeni nasza korespondentka, felietonistka, pani Ania Sikorska, pisze o tym, co się dzieje po wyłączeniu prądu. Ostatnio w Dobrem właśnie prąd był włączany, w Mińsku też zresztą. No i trzeba było właśnie czymś się zająć. Ale to wcale nie jest takie złe, jak się dowiadujemy. A dlaczego? No to proszę przeczytać i na pewno się państwo dowiedzą, co robić, gdy nam prąd wyłączy. W Stanisławie znowu się działo. Tym razem za sprawą ogra Szreka. Wystawiono przedstawienie. Proszę państwa, nie byliśmy tam, ale będziemy mieli, mamy relację i oczywiście film również. Dzięki panu Wiązkowi, mam nadzieję, będziemy mogli go obejrzeć. Właśnie to przedstawienie u nas w telewizji. Kosynierzy jak należy, to natomiast rzecz, proszę państwa, no z takiej imprezy znowu związanej ze szkołą, setna cyganka, czyli troszeczkę się już spóźniliśmy z tą relacją, ale mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy i dyrekcja pozdrowienia wybaczą nam troszeczkę spóźnienia, ale zdaje się, że ten reportaż wszystkich fanów cyganki i Tadeusza Kościuszki, bo szkoła nosi jego imię, zadowoli. Takie mamy wrażenie, a czy tak będzie, zobaczymy. Oblicza wolności to reportaż, fotoreportaż i filmowy również z obchodów Dnia Niepodległości 11 listopada, ale nie z Mińska, z gmin podmińskich. Różnie to jest, huczniej, mniej huczniej. Mamy również w środku oczywiście również obchody ze szkół, ale już w gminach oddzielnie. No i właśnie Żaków Narodowy, a Drygi Rubinowe to rzecz o Dniu Seniora w Mrozach, na który nas nie zaproszono, ale my się wcale nie dziwimy. Tak jest to w Mrozach, że nie wszyscy jakby, prawda, doceniają rolę mediów, doceniając bardziej władztwo burmistrza. Nic na to nie możemy poradzić, możemy tylko prosić, by tak nie było. I tajemnice chrztu to opowieść o tym, jak to właśnie, co się stało w 1966 roku, co było przed i czy rzeczywiście to, co my wiemy o chrzcie Polski i Mieszka, jest prawdą, a co być może tylko ułudą wymyśloną na rzecz polskiej państwowości i Kościoła katolickiego. Nalewki, proszę państwa, nawyki, nabiotyki, przepraszam, tym razem nalewki nie, to rzecz znowu taka właśnie dzisiejsza, na dzisiejszą pogodę pada i jest chłodno. Mamy przecież przeziębienia i zawsze idziemy do lekarza i mamy antybiotyk. Nie brać w żadnej postaci, bo mamy antybiotyki w domu. Jak zrobić domowy antybiotyk? U nas receptura jak należy, proszę państwa, pomaga. A ja natomiast na zakończenie muszę wypromować jedną rzecz. A więc Bonifraci wyprodukowali taką właśnie, no, mają recepturę na specyfik, miksturę od 7 boleści. To, co u nas jest od przeziębień, to też, proszę państwa, ale nie tylko, ponieważ można to kupić, czy przez internet. Ja akurat jeżdżąc do córki do Lublina,
zaopatruję się w takie właśnie taką miksturę od 7 boleści i muszę Państwu powiedzieć, że to jest wyśmienite i naprawdę pomaga i mężczyznom, i kobietom. Także życząc przyjemnej lektury tygodnika Co Słychać, jeszcze zwrócę tylko uwagę na ogłoszenie wojewody o budowie autostrady. Dotyczy to zarówno gminy Halinów, jak i gminy Wiązowna. Także proszę Wiązowian o tym, by się zapoznali z tym ogłoszeniem. Bo ważne, bo tam będą wykupy działek i jeszcze inne sprawy właśnie z budową kolejnej nitki autostrady łączącej naszą obwodnicę mińską z południową obwodnicą Warszawy, z szosą lubelską na razie być może, dopiero później będzie jeszcze z południową właśnie nitką obwodnicą Warszawy. Także bardzo proszę o zapoznanie się. No i foodie. To nasza nowa reklama polskich sklepów spożywczych. Zachęcamy do odwiedzania. To jest w Mińsku Mazowieckim, proszę Państwa, przy ulicy Siennickiej 29. No i mamy tutaj różne, proszę Państwa, produkty, również wspomagające nasze zdrowie. Zachęcamy bardzo serdecznie. No i obiecany toast właśnie od Bonifratów, ale można taki toast również wznieść naszym specyfikiem przygotowanym wedle receptury zamieszczonej w tygodniku. Co słychać? No, za pomyślność i za pogodę ducha, żebyśmy się nie poddawali czasowi i raczej go mogli osiodłać jak konia rączego, a nie czekać na to, co on przyniesie. Zdobywajmy czas, przestrzeń i serca innych. Wszystkiego dobrego. Do widzenia Państwu. Do zobaczenia za tydzień. Mocne. Słychać TV.